System ŚKUP Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii padł na skutek cyberataku. To już oficjalna informacja wyjaśniająca problemy, z którymi od 7 lutego zmagają się pasażerowie komunikacji miejskiej w metropolii. Choć wielu z nich przyznaje, że nie miało pojęcia o jakiejkolwiek awarii, to ci, których dotknęła ona bezpośrednio, odczuli pewne utrudnienia. Jest ciężko zdobyć bilet do ładowania na miesiąc i po prostu muszę szukać aplikacji i w ten sposób zakupywać bilet. No myślę, że to jest duże utrudnienie. Ja o tym nie słyszałam, że to jest informacja jakaś tam oficjalna. Tak, słyszałam. Czytałam w internecie. Nie korzystam. Jednak ci, którzy korzystają, muszą uzbroić się w cierpliwość. Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nie jest w stanie podać terminu, kiedy wszystko wróci do normy. Dziś pasażerowie nie kupią biletu w biletomacie, nie zeskanują karty ŚKUP w autobusie, a papierowy bilet skasują przy pomocy starego kasownika. GZM zapewnia, że trwają prace nad zabezpieczeniami systemu i przywracaniem jego funkcjonowania. Jesteśmy przekonani, że w wyniku tego ataku dane pasażerów nie były zagrożone, bo po prostu w tym systemie tych danych nie było. One są przechowywane w inny sposób, w innym miejscu. Bezpieczne są te środki finansowe, które pasażerowie mieli w e-portmonetkach na karcie ŚKUP zgromadzone. Kiedy uda nam się tą awarię usunąć i działanie systemu przywrócić, one znowuż będą dostępne. Postępowanie w tej sprawie prowadzi już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w Katowicach. Przyjęto zawiadomienie o przestępstwie oraz na miejscu prowadzone są czynności z udziałem informatyków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Więcej w tej chwili powiedzieć pani nie mogę, ponieważ trwają tam intensywne czynności operacyjno-procesowe i o tym, jakie czynności będą podejmowane, czy będą zabezpieczane serwery, czy będą zabezpieczane tylko próbki złośliwego oprogramowania, to o tym już będą decydować technicy, którzy czynności wykonują na miejscu. Jak przekazał Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, awaria systemu ŚKUP nie wpływa na termin wprowadzenia nowego systemu Transport GZM, który ma zostać uruchomiony 28 lutego.